Dwa punkty wymagają jakiegoś komentarza, dwa wydarzenia. Pierwsze to spotkanie z przedstawicielami głównych środowisk politycznych w Polsce, w Pałacu Prezydenckim. Chciałbym przypomnieć, że było to spotkanie organizowane w formule zbliżonej albo dokładnie takiej samej przy zmianach personalnych w stosunku do spotkania w lutym obecnego roku, a więc przed rozpoczęciem prac nad kształtem reformy systemu emerytalnego. Chciałbym podkreślić jeszcze raz, że namawiałem środowiska polityczne do tego, aby docenić to, że poprzez jednak rozmowę i poprzez gotowość do zawierania kompromisu, no udało się w moim przekonaniu w dobrym kierunku przekształcić ustawę tak, aby jej ostateczny kształt w dużo większym stopniu odpowiadał zarówno na obawy obywateli polskich, jak i odpowiadał na ich potrzeby. Mam tutaj na myśli głównie kwestię wyboru, możliwości wyboru wcześniejszej albo późniejszej emerytury, oczywiście połączone także z dogodniejszymi albo mniej dogodnymi warunkami przejścia na emeryturę. Traktowałem to jako swoistą szansę również na przyszłość, być może dobry prognostyk, aby myśleć już dzisiaj o ustawie, o jakby systemie emerytalnym po wejściu w życie ustawy określającej głównie wiek emerytalny. Zgłosiłem propozycję współpracy w paru istotnych, jak mi się wydaje, obszarach. I po pierwsze, chciałem z satysfakcją odnotować, że nie było żadnego sprzeciwu czy wyrażenia niechęci do współpracy w tychże kwestiach, które będą prowadzone prace na forum Kancelarii Prezydenta. Nie było więc reakcji negatywnej, także zresztą przy okazji kontaktu ze związkami zawodowymi. Przypomnę, że spotkałem się z szefami dwóch central związkowych Solidarności i OPZZ-u, przyjmując także ich propozycje dalszego działania. No bo jest rzeczą dzisiaj oczywistą, że to nie jest koniec prac nad zmianami w systemie szeroko pojętej polityki społecznej. Nawet w polityce, w kwestiach ustawy emerytalnej, no trzeba ją obudować teraz konkretnymi rozwiązaniami. Warto, abyśmy razem spróbowali udźwignąć ten problem, szukając tego, co jest możliwe do jako wspólne sformułowanie i wspólna propozycja w szerokim układzie politycznym. Do takich spraw w moim przekonaniu zaliczyć należy kwestie związane z polityką rodzinną. Zasugerowałem, zaproponowałem wspólną pracę nad stworzeniem narodowego programu, strategicznego programu polityki rodzinnej w naszym kraju. Przyjąłem do wiadomości również potrzeby zgłaszane przez inne środowiska i będę starał się wyjść im naprzeciw. Mam tutaj na myśli kwestie reakcji państwa polskiego na pojawiające się gdzie indziej, poza Polską, ale i w Polsce także dające o sobie znać zagrożenia dla ludzi młodych na rynku pracy. To, co jest dramatem Hiszpanii, w Polsce nie występuje jako problem bolesny, ale trzeba to traktować jako zapowiedź tego, że i Polska będzie musiała się z tym problemem zmierzyć i oby było to jak najszybciej. A więc kwestie szansy młodych ludzi na przyszłym rynku pracy i to też propozycja współdziałania w szerokim układzie eksperckim, być może także czysto politycznym. Do tych propozycji chciałem zaliczyć również zgłaszane projekty czy sugestie działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. To się zresztą z tym ściśle wiąże. Wydaje się również, że obszar bardzo delikatny i bardzo trudny, jakim jest kwestia stawania się regułą, a nie wyjątkiem, zasad rządzących agencjami pracy tymczasowej, też wymaga wspólnego myślenia i może się zakończyć wspólnym działaniem oddzielającym to, co jest wyjątkiem od tego, co powinno być regułą. Chciałem państwa poinformować, że
Oczywiście środowiska polityczne przedstawiały także swoje oczekiwania i swoją ocenę tego, czym powinien zakończyć się proces legislacyjny ustawy emerytalnej. Ze swojej strony poinformowałem wszystkich uczestników spotkania o tym, że badałem, moi prawnicy badali w sposób bardzo wnikliwy, także zastrzeżenia i sugestie zgłaszane przez środowiska polityczne co do kwestii konstytucyjności proponowanych rozwiązań. I nie doszukali się istotnych zagrożeń natury konstytucyjnej. Padły również informacje co do dążenia niektórych środowisk politycznych do zgłoszenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza, że ustawa będzie w Trybunale Konstytucyjnym wnikliwie zbadana i oceniona od strony konstytucyjności również. W tej sytuacji jakby chcąc zachować pewien korzystny, dobry klimat tych obu rozmów i z lutego i z dnia dzisiejszego, nie chcąc zaskakiwać moich rozmówców, ich w pierwszym rzędzie poinformowałem o tym, że nie znajdując zastrzeżeń istotnych natury konstytucyjnej do ustawy, zamierzam tę ustawę podpisać jak najszybciej i to w moim przekonaniu będzie kończyło kwestie związane z tym etapem prac nad systemem emerytalnym, bo w moim przekonaniu to nie kończy, a otwiera dalsze działania. Proszę Państwa, druga kwestia jest związana z odpowiedzią pana prezydenta Obamy na mój list sprzed chyba dwóch dni. I tu chciałem powiedzieć, że po pierwsze z satysfakcją przyjmuję bardzo szybką reakcję na mój list ze strony pana prezydenta Obamy. Również z satysfakcją przyjmuję wyrażenie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych żalu i ubolewania z powodu pomyłki, którą nieświadomie popełnił bez złych w moim przekonaniu intencji, o czym mówiłem od samego początku, podczas wystąpienia w Białym Domu przy okazji wręczania najwyższego odznaczenia pośmiertnego dla naszego rodaka Jana Karskiego. Dzisiaj otrzymana korespondencja to ważny i w moim przekonaniu bardzo potrzebny gest prezydenta Stanów Zjednoczonych. W moim przekonaniu jest to list naszego ważnego sojusznika i dobrego przyjaciela. Ten list to jest wyrazem hołdu zarówno dla Jana Karskiego, kuriera Polskiego Państwa Podziemnego, jak też dla ofiarnego poświęcenia Polaków, którzy w czasie II wojny światowej nie tylko walczyli na wszystkich frontach, ale również w okupowanym kraju, także ratując życie, czy próbując ratować Żydów w obliczu zagłady. Istotne jest w tym liście, istotne jest zawarte jednoznaczne stwierdzenie, że nie było polskich obozów śmierci. Tak pisze prezydent Stanów Zjednoczonych. Oraz wyrażenie poparcia dla działań mających na celu wykorzenienie tej bolesnej frazy z języka publicznego. To, co się wydarzyło w ostatnich dniach oraz odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych może w moim przekonaniu okazać się bardzo ważnym momentem w walce o prawdę historyczną. Gdyż tym listem Polska, czy poprzez ten list Polska zyskała ważnego sojusznika w walce z wprowadzającymi w błąd niesprawiedliwymi, a często dla nas bardzo bolesnymi określeniami polskie obozy śmierci. Jestem przekonany, że władze i instytucje państwa polskiego ze szczególnym wskazaniem na resort spraw zagranicznych potrafią odpowiednio wykorzystać deklarację prezydenta Stanów Zjednoczonych w dalszej skutecznej walce o wykorzenienie mylących, bolesnych i nieprawdziwych określeń funkcjonujących w języku publicznym poza Polską, polskie obozy śmierci. W związku z tym, że wiem, Państwo są zainteresowani treścią całego listu, od razu informuję, że strona amerykańska nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń co do publikacji listu w całości. W związku z tym, kierując się zasadami jakby
dobrych obyczajów przy prowadzeniu korespondencji, po uzyskaniu takiej informacji, ten list będzie do Państwa dyspozycji już za chwilę.